Siemanko, witajcie na WDG Music Zone. Dzisiaj przeprowadzamy sobie wywiad, jest to pierwszy wywiad na moim kanale. Dzisiaj gościmy Pawła. Witam. Pawła możecie kojarzyć ze strony Popkiller, często pisze tam swoje artykuły, ale również gdzieś tam jest aktywny, jeżeli chodzi o świat hip-hopu, również się udziela czasami na YouTubie. Także tak, mam pierwsze do ciebie pytanie, Paweł. Jeżeli chodzi o w ogóle hip-hop, no takie może oklepane pytania, ale jak on się znalazł w twoim życiu? Jakich artystów usłyszałeś najpierw? Co możesz o tym powiedzieć? Wiesz co, no, znalazł się w tamtych latach, tak jak każdy w sumie. Gdzieś tam zaczynał od starszej wiary u mnie na osiedlu. To był chyba 93 rok. Pamiętam, że na mojej podstawówce tam jeden ze starszych kolesi po prostu wziął czerwony spray i napisał wielkie Death Row, Snoop Doggy Dogg, Doggy Style, jakieś takie, wiesz, historie. No wiadomo, że pierwsza jakaś kablówka, MTV, gdzieś tam się te klipy przewijały. Ja w tamtych czasach słuchałem bardziej, można powiedzieć, mocniejszych rzeczy, bo byłem fanem Guns N' Roses w tamtym okresie, więc tak na dobrą sprawę to od 90 chyba 6 roku, jak pamiętam, że byłem na kolonii w Pobierowie, tam był jeden taki chłopak, który właśnie miał przegrywane taśmy, gdzie tam miał pozgrywane jakieś kawałki z All Eyes On Me, z Doggy Style'a, z The Chronic. I tak się to gdzieś tam zaczęło. Nie? No i potem jak wróciłem, to już jakby zacząłem gdzieś tam sobie od tej starszej wiary przegrywać jeszcze wtedy na kasetach. Najpierw pojedyncze kawałki, jakieś tam swoje składanki, potem po prostu całe jakby albumy. No potem wiadomo, nastała era piractwa, weszły gdzieś tam CD-ki. W liceum to pamiętam jakieś pierwsze nagrywarki, jak ktoś miał, to ludzie chodzili po korytarzach tam z jakimiś listami i po prostu, wiesz, jak chciałeś, żeby ci nagrał jakąś płytę, wypalił, to musiałeś dostarczyć płytę, zapłacić 15 zł za przegranie. No właśnie, to był dobry sposób na biznes chyba wtedy, prawda? Gdzieś tam można było sobie dorobić. Tak, jak ktoś miał komputer, miał gdzieś tam, wiesz, był bardziej usytuowany, rodzice mu tego kompa od razu z nagrywarką kupili, no to faktycznie mógł sobie trochę zarobić, nie? Potem do tego jeszcze doszło, wiesz, kserowanie okładek na ksero, jeszcze moja kolekcja właśnie piratów z kserowanymi okładkami leży w piwnicy, bo w sumie nie bardzo wiem, co z tym zrobić. Sprzedać tego nie sprzedam, wyrzucić też tak w sumie szkoda. Więc sobie to gdzieś tam trzymam i wiesz, no a potem to już klasycznie oryginały i powiedzmy jakby do dzisiaj, znaczy jestem namiętnym kolekcjonerem hip-hopu, no ale głównie gdzieś tam, wiesz, z tej zachodniej strony, nie? Jasne, rozumiem. No później zapytamy jeszcze o jakieś tam odnośnie twoich kolekcji, o jakieś tam unikaty, ale teraz jeszcze chciałbym przejść do takiej sprawy, jak w dzisiejszych czasach w ogóle ma się West Coast? No bo wiadomo, że w tych latach 90. Był ten peak, jeżeli tak to można nazwać. No później ewentualnie tylko Game gdzieś tam wypłynął z grubsza. Jak to ma się teraz? No tak, no pierwsza połowa, powiedzmy lat 2000, to pierwsza dekada w zasadzie, no to była taka mocna jakby przyspana. Wiesz co, generalnie no hip-hop ogólnie ma się dobrze, tylko jakby różnica pomiędzy tym, co jest teraz, a tym, co było wtedy, jakby wynika głównie z dostępności, czyli wtedy, powiedzmy, jak ja pamiętam, jak mój kolega zamawiał 2001 Dreja, zapłacił chyba na tamte czasy, nie wiem, 250 czy 300 zł za krążek, który z Kanady gdzieś tam sprowadził. No to wiesz, to on zanim dojechał do chaty, to pod jego klatką już było 10 osób z kasetami, czy na boomboxie to przegra, nie? Po prostu jakby wtedy, przez to, że dostępność była dużo mniejsza, no bo gdzieś tam internet dopiero raczkował, pierwsze MP3 to pamiętam, że w ogóle, wiesz, żeśmy na dyskietki zgrywali w jakimś takim dziwnym formacie, który po prostu tam na ten 1,4 mega się tobie
mieścił, to był tam chyba real time czy coś takiego. Więc jakby wiesz, wtedy dostępność była ograniczana, w związku z czym miałeś dużo więcej czasu na słuchanie danego, wiesz, albumu czy tam artysty. Dzisiaj jakby jest odwrotnie, nie? Przez to, że jest tego tyle, to po prostu musisz jakby, twój research musi być bardziej dokładny, żeby wyłowić sobie te perełki po prostu w napływie tego wszystkiego, no bo oprócz albumów masz streamingi, mixtape'y, no wychodzi tego masa, nie? Więc jakby ten CD-kowy digin, nazwijmy to, musi być jakby, wiesz, po pierwsze szybszy, po drugie gdzieś tam głębszy, no bo nie masz już takiego luksusu, dokładając do tego jakieś tam, wiesz, życie, rodzina i tak dalej, żeby się na przykład zamknąć w pokoju na cały dzień, wiesz, odpalić sobie na wieży album i go słuchać od dechy do dechy przez 8 godzin, tak jak było wtedy. Nie? Ale generalnie, no, jakby ja nie narzekam, tak? Jeśli chodzi o West Coast, wydaje mi się, że po tej pierwszej dekadzie, gdzie było sporo jakby fajnych kolesi z tej nowej gwardii, którzy gdzieś tam, wiesz, z różnych powodów albo wytwórnie ich przespały, albo oni jakby przespali swój pik na jakieś tam wypłynięcie, no to można powiedzieć, że gdzieś tam od momentu, kiedy Kendrick wypłynął jakby szerzej poza Kalifornię w jakiś takim mainstream, no to jakby to poszło i w zasadzie, no, dzisiaj jest w czym wybierać, tylko trzeba po prostu głębiej tego poszukać trochę, nie? Czaję. No tak, no wypłynęło całkiem sporo materiału przez te wszystkie lata na zachodnim wybrzeżu, no i przecież w każdej innej części w zasadzie świata tak naprawdę. No i właśnie, jeżeli miałbyś podać jeden taki album konkretny, który możesz słuchać zawsze i jest to twój ulubiony, to jaki by to był? Znaczy, wiesz co, ja dużo albumów jestem w stanie słuchać, tylko mam problem z przesłuchaniem tych albumów od dechy do dechy. To znaczy, wiesz, mogę sobie włączyć All Eyes on Me, ale nie przesłucham tego od dechy do dechy, bo są niektóre kawałki, jak, nie wiem, California Love, które mi zbrzydły przez te lata do tego momentu, że nie jestem w stanie tego odpalić, nie? Więc gdybym miał tobie powiedzieć taki album, który jestem w stanie po tam 20 czy 25 latach przesłuchać od dechy do dechy, no to CJ Mac True Game. Rok wydania 95, ja pierwszy raz usłyszałem go pewnie gdzieś tam w połowie, nawet nie, na początku gdzieś tam pewnie XXI wieku, no to faktycznie po tych 20 latach jestem w stanie przesłuchać go bez żadnego skipu, tak? Tam jest 13 numerów, natomiast każdy numer jest petardą i nie ma żadnego takiego kawałka, który by mi obrzydł nawet te single, nie? Więc to w sumie jest taki materiał, gdzie faktycznie, wiesz, mogę go puścić teraz i spokojnie jakby z pamięci wszystkie wersy, tak? Może nie aż tak, ale no mega się jaram tym albumem, jarałem się zawsze, z jednym z 10 moich ulubionych płyt, wciąż jakby, i no petarda album, nie? Petarda album, także jak ktoś nie słyszał, to polecam. Jasne. No bo wiadomo też, no bo dobra, no wyszły różne albumy, miały swoją datę premiery, ale przecież było od groma takich sytuacji, gdzie był już zapowiedziany album i nie został wydany, mimo tam ewentualnych zapowiedzi czy singli. Tak. Gdybyś miał taką siłę, że ten materiał niewydany możesz sobie przesłuchać, jaki by to był? Jeżeli chodzi właśnie o te niewydane materiały. Wiesz co, no sporo tego wyciekło przez lata. W zasadzie jakby większość albumów, które oficjalnie nie wyszły, a które jakby, wiesz, ja gdzieś tam chciałem usłyszeć, to finalnie gdzieś tam to powyciekało. W mniej lub bardziej przystępnej formie, ale no tak chyba na ten moment, no to chciałbym usłyszeć kawałki, które zostały nagrane na wspólny album Dre'a i Cube'a, Helter Skelter, który miał być w 95 roku w Death Row, a finalnie jakby, wiesz, te kawałki wylądowały gdzieś tam w szufladzie, oczywiście jakby ten album w całości nie został nigdy dokończony. No ale to tak pierwsze, co mi przychodzi do
do głowy, nie? Bo tam parę numerów zostało nagranych i no jakby, biorąc pod uwagę to, co wyciekło, tak, czyli czy zostało jakby wydane, czyli Natural Born Killers, no to ten album mógł naprawdę urywać beret. Nie? No ja tak samo bym usłyszał ten wspólny album, no szkoda, że nie wyszło. Tak samo mocny materiał, który gdzieś tam miał perturbacje, jeżeli chodzi o wydania, no to był wspólny ten album Dillinger i, przepraszam, Machiavelli i Dillinger, tak? Tylko że to już jakby wiesz, to już była bardziej taka, no nazwijmy to sklejka, tak? Bo po prostu Daz wziął kawałki, które jakby wyprodukował dla Paka, niekoniecznie jakby będąc na tych kawałkach w charakterze gościa i po prostu wiesz, jakby dogrywał te wokale już potem, po śmierci, nie? Ale jakby na tamten czas, jak to wychodziło, no to miało to faktycznie jakby moc, natomiast mówię, to bardziej jest jakby wiesz, płyta, która jest po prostu jakimś takim składakiem, który sobie Daz ogarnął na podstawie tych wszystkich taśm, które miał, które zajuchcił z Death Row i wiesz, usunął jakby sobie tych pierwotnych gości, wstawił gdzieś tam wiesz, swoje zwrotki, zrobił jakby te bity zupełnie jakby od nowa, często w zupełnie innym klimacie. Więc no, tego nie traktuję w charakterze wiesz, albumu, który miał faktycznie wyjść no bo to już było po śmierci Paka, nie? Więc no tak, jakby trudno to jakby porównywać do tam powiedzmy do Helter Skelter na przykład, nie? Jasne, rozumiem. No i druga są jeszcze, wiesz co, teraz mi się przypomniało, no to na pewno pierwszy album Crooked Eye'a z Death Row, czyli Untouchable. Bo wyciekło parę kawałków, większość jest chyba na moim kanale na YouTubie i wszystkie są po prostu takimi petardami, że wydaje mi się, że Crooked Eye też gdyby w tym 2001 roku wyszedł legalnie, gdyby go wydał po prostu po wyjściu z więzienia, no to jakby wiesz, jego pozycja dzisiaj byłaby też zupełnie inna, no bo dzisiaj jest głównie jakby kojarzony nie jako solowy artysta, tylko członek jakiejś tam formacji, która przez kilka lat miała jakiś tam hype, nie? Natomiast wydaje mi się, że w tamtym czasie z tym hype'em, który on miał jako po prostu, wiesz, Nadzieja Westu, gość, który na mikrofonie po prostu rozpierdalał tymi wersami, no to no ja go często porównuję, ten hype był porównywalny z tym, który powiedzmy dekadę później towarzyszył. Nie możesz powtórzyć, bo coś przycichło na chwilę. Mówię, że ten hype, który miał Crooked Eye na początku gdzieś tam XXI wieku, no to był porównywalny z tym, który towarzyszył Kendrickowi przy okazji Good Kid, Mad City, nie? Mhm. Więc no mówię, w tamtym czasie, gdyby wydał album, to wydaje mi się, że jego kariera by się potoczyła zupełnie inaczej. Nie? Jasne. Jakby co, w opisie będziecie mieli link do kanału Pawła, także jakby ktoś chciał sobie sprawdzić te utwory, o których mówił Paweł, to śmiało. No ja przechodzę do kolejnego pytania. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe. Wyobraź sobie, że masz do wybrania każdego rapera ze Stanów na przestrzeni w zasadzie no tam od 7-9 wiadomo do teraz. Nie będę ci mówił, jeżeli chodzi o jakieś ograniczenie liczby członków takiego zespołu, ale gdybyś mógł stworzyć taki zespół właśnie składający się z każdego rapera, jaki tylko ci się podoba, i wtedy ten zespół miałby szansę nagrać najlepszą płytę rapową ever, to jacy byliby to raperzy? Wiesz co? Wiadomo, że jest to takie gdybanie, no ale zawsze ciekawe opowieści mogą z tego wyjść. Wiesz co, zawsze żałowałem, że nie powstało więcej kawałków w takich właśnie składach, które na przykład mają bardzo zbliżoną barwę wokalu. Na przykład weźmy sobie Exhibita, MC Rena, RBX-a i na przykład CPO. Oni mają te wokale faktycznie takie po prostu mocne, głębokie i w zasadzie to przy odpowiednim opakowaniu tego jakby wiesz produkcją, no to mogłoby być faktycznie coś mocnego. A
Tak, jeśli chodzi o grupy, a solowo, to wiesz co, no, zawsze żałuję, że na przykład Karat nie nagrał w latach 90., ale bardziej w tej pierwszej połowie niż w drugiej solówki na produkcjach na przykład Quicka, nie? No, Jakby to zrobili mogłoby być wspólny dobre. album wiele lat później, ale w tamtym czasie, kiedy powiedzmy, wiesz, Quick produkcyjnie miażdżył i jakby wiesz, Gotti był w tym swoim jakby prime, jeśli chodzi o warstwę tekstową, no to też mógłby być album, który byłby po prostu bardzo mocny i pewnie gdzieś tam z miejsca by się stał klasykiem. Nie? Jasne, rozumiem. Teraz tak. Wiadomo, że przeprowadzałeś wiele wywiadów w swoim życiu, zarówno gdzieś tam z polskimi artystami, ale przede wszystkim z zagranicznymi. Na przykład Soul Center, przepraszam, Mobb Deep, czy Snoop, Spice One. Z którym z tych raperów ci rozmawiało najlepiej? Wiesz co, w zasadzie każdy jakby był fajnym rozmówcą. Każdy troszeczkę na swój sposób. Jeśli sobie, wiesz, chcemy założyć, który raper na przykład był najbardziej zbliżony gdzieś tam do jakby prezentowanego wizerunku, to na pewno Snoop, nie? Ponieważ on faktycznie jakby, wiesz, po przełamaniu jakiejś tam pierwszej bariery, on faktycznie jest takim laidbackowym gościem, wiesz, z jointem w pysku, który po prostu jakby nie ma gdzieś tam żadnego ciśnienia. Jest wiesz, jest mega jakby serdeczny. Wiadomo, że tam też się wkurzył w pewnym momencie jakieś tam jedno z moich pytań odnośnie hologramu Paka, no ale umówmy się, ja też nie przyjechałem tam zadawać mu pytań o pogodzie, tylko faktycznie, wiesz, jako fan w pierwszej kolejności gdzieś tam chciałem się dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy. Więc jeśli chodzi o takie przełożenie, wiesz, pan z telewizora kontra gość, który z tobą rozmawia poza kamerą, to faktycznie jakby Snoop jest, no, jeden do jeden, nie? Taki jak jest w tych teledyskach, taki faktycznie jest gdzieś tam, wiesz, po tym pierwszym kontakcie w rzeczywistości. Największe takie, no, można powiedzieć, rozczarowanie, ale może jakby w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to byli Onyxi, dlatego że jak ja zawsze myślałem, patrząc znowu jakby przez pryzmat gdzieś tam ich wizerunku, że Sticky to jest taki wariat, a z którym będzie pewnie ciężko po prostu złożyć jakąś rozmowę, a się okazało zupełnie odwrotnie, nie? Że jakby Sticky był taki bardzo otwarty, też taki mega jajcarz, a z kolei, wiesz, Fredro był taki i zdystansowany, i w pewnym momencie jakby sfochowany i tak dalej. I ten wywiad, pomimo tego, że mieliśmy jakieś tam ciekawe pytania, no to jakby tej chemii faktycznie, wiesz, brakowało trochę, nie? No ale w zasadzie jakby z większością mam fajne wspomnienia, tak? Stosunek raper czy artysta fan, no to tutaj bym powiedział, że bezsprzecznie jakby wygrywa DMX, nie? Wiesz, trzecia w nocy, jakieś tam lobby hotelowe, czy nie, to nawet był chyba korytarz, po prostu on zajechany po koncercie, po jakichś tam też pewnie, wiesz, innych wywiadach i tak dalej. Wyszedł normalnie, wiesz, mega, mega serdeczny gość, totalne jakby zaprzeczenie tego wizerunku, wiesz, wariata, człowieka, no, mocno jakby niezrównoważonego, któremu tak naprawdę nie wiesz, co mu odpali, nie? Natomiast jakby relacja, fan i tak dalej, no faktycznie, wiesz, pomimo tam platynowych albumów, milionów dolarów, które gdzieś tam zdążył zarobić i tak dalej, to jakby ten, jakby biło od niego taką, wiesz, skromnością, pokorą, szacunkiem do jakby zwykłych fanów i tak dalej. I to było zajebiste, nie? I to samo mogę powiedzieć o świętej pamięci Prodigy z Mobb Deepa, że też jakby, co zresztą też wydać na tym wywiadzie, tak, że Havok był jakby, wiesz, w swoim, powiedzmy... Zdecydowanie był taki zdystansowany. Tak, wiesz, mode gwiazdy, a Prodigy poza kamerą też mega, no mega gość, nie? Mega, wiesz, mega fajne podejście i to w sumie jest... To podejście jest w sumie takie, wiesz, najbardziej szokujące, jak sobie rozmawiasz z kimś
ze Stanów kontra jakby wiesz z kimś z Polski, nie? Polscy wykonawcy czasami wiesz dużo bardziej czują to gwiazdorstwo niż jakby ich odpowiednicy ze Stanów, pomimo tego, że ta skala jest zupełnie jakby wiesz, to są dwie różne orbity, tak? No zdecydowanie tak. A wiesz co, chciałem cię jeszcze, wróćmy się na chwilę do tego wywiadu ze Snoopem twojego, bo tam padły takie słowa ze strony Snoop Dogga, że on nie jest zainteresowany wykupieniem tego starego katalogu Death Row, bo gdzieś tam tego zapytałeś o to, że były takie plotki, on zdecydowanie temu zaprzeczył. No, jak wiemy, właśnie ostatnio stał się właścicielem Death Row. No i co sądzisz o tym posunięciu? Czy to na plus, czy na minus? Jak to widzisz? Wiesz co, no ja z perspektywy, wiesz, jakiegoś tam ultrafana, gościa, który zjada akurat na tym topiku zęby i jakby zna dużo osób, które jakby, wiesz, były w tej wytwórni i nie wiem, prowadziły tą wytwórnię i tak dalej, to jakby gorzej być nie mogło, nie? Po tym, co gdzieś tam się jakby, wiesz, działo z Death Row na przestrzeni tam ostatnich 10 czy 15 lat. Więc wydaje mi się, że znaczy z jednej strony fajnie, że dostał to gość, który dzięki któremu jakby wiesz, ten label gdzieś tam się rozkręcił. Persona jakby z tego wiesz, z tego pierwotnego składu. Natomiast no, mam kilka obaw, bo ja nie wiem, nie do końca jakby wiesz, wiem i czuję, co on tak naprawdę chce zrobić z tym labelem. Ten ruch w stronę NFT, moim zdaniem, jakby wiesz, to jest dosyć średni pomysł, dlatego że, no nie oszukujmy się, wiesz, to raczej ten produkt jest raczej kierowany do moich roczników niż do, wiesz, gości, którzy mają 19 lat i zostają jakby tak. Dzisiaj z zupełnie innych nurtów. Więc nie każdy, jakby wiesz, będzie czuł tak zwane NFT. A druga kwestia jest taka, no w którą stronę on chce pójść? Czy on chce pójść w stronę, wiesz, wydania po prostu tego katalogu, który gdzieś tam w tym archiwum się dalej znajduje i jakby, wiesz, odpalenia zysków tym wszystkim artystom, bo tak widziałem, że po prostu jednych, wiesz, o jednych wspomina, drugich pomija. Czy chce z tego zrobić po prostu jakiś taki label, do którego, wiesz, gość jakiś, nie wiem, gość, który nagrywa sobie, wiesz, w Kalifornii jakiś materiał i chce się gdzieś przebić dalej, będzie miał po prostu na miejscu jakąś wytwórnię, która jakby, w której ma szansę coś wydać mainstreamowego, nie? Bo jakby w Kalifornii tego mocno brakuje, nie? W zasadzie jakby po upadku Death Row, no nie miałeś takiego takiej wytwórni, jakby wiesz, która by to wybrzeże jakoś niosła, tak? Jakby większość tych labeli jest zlokalizowanych w Nowym Jorku wciąż. No przez jakiś czas był Top Dog Entertainment, który wiesz, wydał Kendricka, wydał J-Rocka, wydał, nie wiem, Schoolboya i tak dalej. Natomiast no oni mają jakąś swoją ekipę i widać ewidentnie, że postawili po prostu na wydawanie siebie głównie, nie? Więc to jest gdzieś tam niewiadoma, a biorąc pod uwagę jego doświadczenie jako jakiś tam, wiesz, CEO, executive i tak dalej, no to też to oceniam trochę średnio, bo wiesz, miał przecież Doggy Style Records na początku XXI wieku. No i miał tam fajną wiarę, nie? Bo przecież wiesz, w tamtym czasie miał i Sidas, miał Kokaina u siebie, miał Butcha Cassidy'ego, miał Superfly'a, miał Latoya Williams i tak dalej. I powiedzmy, wiesz, no też można powiedzieć, że więcej jakby materiału nagranego nie wyszło oficjalnie, niż wyszło oficjalnie, nie? I też później były jakieś tam zarzuty kierowane w stronę niego, wiesz, no jakby jakieś tam wałki z sianem, niewypłacanie, wiesz, tantiem, jakby jakieś tam problemy z rozliczeniami i tak dalej, nie? Więc jakby tu mam takie obawy, ale no jakby mam nadzieję, że wiesz, że zrobi to jakby we właściwy sposób, nie? Jasne. Na tym zakończymy część pierwszą wywiadu.
Wyczekujcie części drugie już na dniach. Myślę, że pojawi się maksymalnie 2 dni po opublikowaniu pierwszej części. Subskrybujcie kanał, możecie tam zarzucić jakąś łapką, możecie dać jakiś komentarz. Będę wdzięczny. No i to wszystko na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Na razie.